Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym jedziemy z tymi światłami w gangusie. Pasuje to wreszcie skończyć. Dzisiaj będzie troszeczkę gorszym sprzętem nagrywany odcinek. Przynajmniej jego początkowa część. Ciągle słyszę, że więcej gadam niż robię. A potem i tak są dalej pytania, mimo mojego usilnej próby wytłumaczenia wszystkiego, żeby każdy zrozumiał. Dalej tak nie rozumiecie, dalej tak są pytania. Dobra, kończymy to. Ustawiam kamerkę i jadę, kurde, robię tą instalację. Jak ją zrobię, dopiero wtedy wam powiem, bo takie gadanie i kręcenie, gadanie, pokazywanie, no to... Ajeju. Porobimy testy miernikiem. I, czy to w ogóle będzie działać, czy nie będzie działać, czy będzie ładowanie akumulatora, będzie lampa świecić. Pasowałoby stacyjkę zamontować do gangusa, no bo będzie akumulator rozładowywany, ale to jeszcze jakoś zrobię, ewentualnie będę odpinał albo coś. O, dobra, tyle, bez zbędnego gadania, kładę kamerkę na statyw i kręcimy ten odcinek. A few moments later. Okej, okay, parę godzin później. Nie wiem, nagrywać jakieś timelapsy czy coś w tym stylu, ale myślę, że i tak potem nic nie zobaczylibyście. Nie było sensu klepać niepotrzebnie, kurde, minuty na filmie. Na chwilę obecną sprawa wygląda w ten sposób. I tak nic nie zobaczycie, i tak są inne kolory kabli. I dlatego nie będę wam za bardzo na motorze pokazywał dokładnie, jak to jest zrobione. Jedynie co, to na motorze mogę wam pokazać, że dla względów bezpieczeństwa dołożyłem sobie tutaj na ładowanie akumulatora bezpiecznik, taki w wodoszczelnym opakowaniu, można tak powiedzieć, więc to idzie, ten czerwony idzie do akumulatora bezpośrednio, ładowanie akumulatora, no i jakby coś się podziało, że walnie mi tutaj dość spory prąd, to żeby mnie rozpieprzyło akumulatora, nie wybuchło mi tu coś, no to jest zabezpieczenie, walnie bezpiecznik. Nie dałem tutaj przed tym świateł, bo jak będę jeździł w nocy albo coś, to głównie mi chodzi o światła, a jak mnie walnie bezpiecznik, to nie będę nic widział, dlatego tak musiałem pójść na pewien kompromis i bezpośrednio tak jakby jestem podłączony światłami do akumulatora, a tak naprawdę to ten środkowy kabel, to wszystko to jest ta moja wiązka do świateł i do ładowania akumulatora. Tutaj mam te dwa kabelki, wpinam się w oryginalną instalację, jak i tutaj podpiąłem się jeszcze tak, żeby była dobra masa, minus jednym kabelkiem w tą oryginalną instalację Speedganga, tylko w minusa. Z tego co wychodzi, to będzie mi lampa działać na wyłączonym silniku, jak i na włączonym silniku będzie mi działać lampa i powinno ładować jeszcze akumulator. W teorii zobaczymy, czy da sobie radę ten regulator napięcia i stator z ładowaniem. No co, no, składam tę resztę plastiku, tego nie będę pokazywał, bo po co, to już tyle razy na odcinku było, że nie ma sensu. Ładuję tu akumulator jeszcze, bo dużo go używałem do innych prac, no i go trochę rozładowałem, więc go naładuję, no i zaraz podłączymy i zobaczymy, czy będzie te 14 w granicach voltów na wolnych obrotach, 13 i coś, 14 voltów, jak będzie na wolnych z włączoną lampą, albo na wyłączonej lampie będzie 14 i coś, no to będzie zarobiście. No, żeby ładowało akumulator po prostu. No i Speedgang praktycznie poskładany. Jedynie siedzenia nie zakładam na razie, bo sprawdzimy, czy w ogóle jakieś ładowanie jest. No na chwilę obecną umiejscowię w ten sposób moduł zapłonowy, chociaż to nie jest za dobre, bo tutaj woda może wejść i będzie siedzieć w tym i może być problem, ale na chwilę obecną może tak być, ewentualnie później coś wymyślę, jakoś to zmienię. Najlepiej zawsze, żeby kostki były w dół.
jak coś tam wejdzie, żeby stąd, stamtąd wypłynęło. No i znowu Pitgang w całości. Jak dawnośmy go nie widzieli w ten oto sposób poskładanego. Leżał w częściach od dawien dawna, no ale udało się wreszcie go poskładać. Jak widzicie na obręczach, odkleiłem całkowicie te wszystkie LEDy. Z plastików te wszystkie LEDy poszły. Akumulator jest podpięty. Lampa świeci. Tylna lampa przednia. Daje mocno. No pasowałoby jakąś stacyjkę, to by rozłączało ten cały prąd. Była jakaś stacyjka. Może w przyszłości jakiś upgrade zrobimy i zrobimy stacyjkę do niego. O to chodzi, że jak wyłączę, wyciągnę kluczyk, no to nie ma w ogóle prądu w układzie i akumulator się nie rozładowywuje, bo tak to teraz w chwili obecnej, no to ten prąd cały czas z akumulatora idzie do regulatora napięcia i może nie aż szybko, ale po pewnym czasie, jak długo to będzie leżeć, parę miesięcy, no to może akumulator się rozładować z 2-3 miesiące i będzie po akumulatorze, bo wyciągnie cały prąd z akumulatora, a tak jak będzie odłączony, to się nie powinno nic dziać. Tak samo na chwilę obecną chyciłem akumulator trytytką, w miarę to wszystko sztywno siedzi, podpięcia też takie w miarę, chociaż na wsówki to nie jest za dobra opcja montażu, ale jest tu wszystko fajnie sztywno, nie powinno się to wypiąć i nie powinno tutaj żadnego zwarcia coś zrobić. Dobra, wyprowadzamy go na pole, muszę jeszcze filtr nasączyć powietrza. Nowy kupiłem, ale taki gówniany troszeczkę, chiński, widać, że chiński jest. Ta gąbka nie jest taka jak oryginalna w Pitgangu. Ta gąbka zewnętrzna to tam jeszcze ciul, ale ta gąbka wewnętrzna to czuć taniością. Chociaż ta gąbka zewnętrzna jest taka fajna, no ale ta gąbka wewnętrzna jest taka, tak wam powiem, tandetna. Dobra, wyciągamy dziada i palimy, próbujemy odpalać po tym długim okresie. No i dobra, potestowałem troszkę, pogazowałem, wychodzi na to, nie wiem, deczko chyba może jest za dużo, bo na wolnych obrotach jest w granicach 14,7, 14,8 V, może być deczko za dużo, tak wam szczerze powiem. Lampa się nie spaliła,
A znowu jak włączę lampy, przednią i tylną, na wolnych obrotach jest w granicach 12,8, 12,9, w granicach 13 około, nie? Jest tak około 13 V. Więc no, tragedii nie ma. Ładowanie jest, akumulator podczas jazdy się nie rozładuje. Oczywiście ja to mówię o wolnych obrotach, bo jak się przygazuje, to jest tam w granicach 14, więc... Więc mi się wydaje, że jest ok. Ładowanie mamy, akumulator jest dość sprawny. No mi się wydaje, że zakończyliśmy mały projekcik z sukcesem. No działa. Dobra, ja sobie jeszcze założę siedzenie, ewentualnie się gdzieś przejadę. Mam pełny bak paliwa, pokorek, prawie że no to można jeździć, kurde, z parę dni takiej spokojnej jazdy. No, enduro. Tyle, jeszcze se nasączę filtr i ten. Dobra, to idziemy, pokażę wam mniej więcej. Ja sobie tutaj na spokojnie to poskładam, pokażę wam jak to mniej więcej podłączyć. Nie będę jakiś tu kabli kolorystycznie tego wszystkiego pokazywał, bo znowu dalej tego nie zrozumiecie. No niestety. Tak bywa, że no niestety nie jesteście w stanie tego wszystkiego zrozumieć, dlatego narysuję na kartce. Może będzie prędzej do zrozumienia, jak to wszystko podpiąć. Jak ja ogólnie teraz wam pokażę tutaj na tym, jak podpiąłem teraz przy pitgangu, bo dużo osób też tam mi pisało, no dużo, parę osób mi pisało, że będzie to robić tak samo u siebie w pitgangu, więc żeby pokazał, jak podpiąłem u siebie, jak ja to zrobiłem. Ogólnie z samej produkcji tej instalacji no nie nagrywałem odcinka, bo sam dokładnie nie wiedziałem, jak to zrobić, a próbowałem parę różnych takich opcji, żeby to zrobić jak najłatwiej, jak najmniej kabli i żeby to działało. Więc jak to tutaj podpiąłem. Jak coś nie sugerujcie się, nie jestem na dobrym malowaniu. Dobra, zróbmy to tak. Kurde, długopis od małe posłuszeństwa. Mam nadzieję, że będzie wszystko widać. Tu jest przednia lampa. To jest przednia lampa. Tu będzie tylna lampa. Między przednią lampą a tylną lampą pociągnąłem dwa kable. Po prostu połączyłem te dwie lampy dwoma kablami. Jeden kabel leci prąd plusowy, drugim kablem prąd minusowy. W moim wypadku dołożyłem akumulator. Mam nadzieję, że dobrze. Tu będzie akumulator, tu będzie wyłącznik zapłonu. Tu będzie regulator napięcia, a tu stator. Chyba jest w miarę to jest narysowane. Więc tak, dwie lampy połączyłem między sobą. Plusy i minusy. Plus. Z wyłącznika zapłonu idą dwa kable. Więc jedną część, jeden kabel połączyłem z plusem przy lampie. Po prostu połączyłem z tym kablem plusowym przy lampie, tutaj przy kostce. A drugi koniec połączyłem bezpośrednio z akumulatorem. Tu jest plus. Minus od lampy, z tylnej lampy pociągnąłem bezpośrednio do akumulatora. Tu jest minus. I co się dzieje?
Przełączę przełącznik, włącznik od zapłonu. Daje mi prąd z akumulatora, lampy obydwie świecą. Tak? Tak. To wam jeszcze na szybkości pokażę, żeby nie było. Regulator napięcia, jak widzicie. Dobra, widzicie? W ten to sposób wszystko tutaj wygląda. Zielony to jest minus. Minus. Czerwony to jest plus. A ja w moim wypadku nie podpinałem tego jak w Lącinie, tylko ten kabel połączyłem z białym kablem w tym akurat wypadku, ale po przekątne, widzicie? Zrobiłem to w ten sposób. Ten kabel połączyłem z tym i pociągnąłem jeszcze dodatkowy kabel minusowy. Minus i ten biały w moim akurat wypadku obydwa połączyłem w te dwie wsuwki pod te dwa żółte kable, co wychodzą wam ze silnika. Czyli jeden kabel tak jakby pod minus całej instalacji, a drugi kabel w ten oto sposób podpiąłem. No tyle teoretycznie. Moduł zapłonowy to z tym, tu już nam produkuje prąd, a potem minus, plus do akumulatora, albo minus i plus pod lampę i powinno to świecić. Jeszcze jest prościej niż w Lącinie. No teoretycznie jeszcze musicie podpiąć pod masę silnika, nie? Pod masę instalacji. Jeszcze się musicie tutaj wpiąć dodatkowo. Od regulatora napięcia minus do akumulatora, z regulatora napięcia plus, tylko w moim wypadku jeszcze dołożyłem bezpiecznik i tak samo bezpośrednio plus do akumulatora. Jeszcze raz przypominam, bezpośrednio do akumulatora, ten żółty połączyłem z białym w ten sposób. To poszło do statora i dolutowałem tutaj zielony jeszcze jeden, też poszedł bezpośrednio do statora, czyli dwa do statora, te na dole, zielony i biały jeszcze poszedł dodatkowo. No i tyle by było, tak można powiedzieć, lecz minusowy kabel, ten minus cały, jeszcze trzeba dodatkowo połączyć z instalacją, ze starą instalacją minus trzeba połączyć albo z masą silnika jeszcze dodatkowo, więc jeszcze kabel minusowy do masy trzeba połączyć jeszcze dodatkowo. No i tyle, no. Cała filozofia, jak podpiąć to, jak to podpiąć w pitgangu. I uwaga, bo zaraz będziecie mówić, że to jest jak zrobić instalację z akumulatorem. Tak, w ten sam identyczny sposób robicie instalację bez akumulatora, czyli po prostu podłączacie te kable razem, widzicie, w tych dwóch miejscach i wywalacie całkowicie akumulator i będzie dalej to działać. Czy będzie akumulator, czy nie będzie akumulatora, jak te kable tutaj będą razem połączone, będzie to wam działać, będą lampy świecić i będzie włącznik działał, czy włączycie, czy wyłączycie światła, będzie to działać. Jak będzie akumulator na zgaszonym silniku, będą lampy na włączonym silniku, będzie wam brało prąd, będzie wam brało prąd ten, co produkuje silnik, o, tak można powiedzieć, i dodatkowo będzie ładować jeszcze akumulator. No kurde, no nie jestem w stanie wam to prościej wytłumaczyć. Po prostu podpinacie to dokładnie jak w Lącinie, praktycznie w tym odcinku, tylko że w Lącinie podpinałem się pod prąd zmienny, czyli pod jeden z tych kabli się podpinałem, jak robiłem instalację w Lącinie. Też to będzie działać w gangusie, ale ogólnie ja zrobiłem tak, żeby... Ogólnie w moim wypadku wykorzystałem plus i minus tylko i wyłącznie ze względu takiego, żeby mieć światła przy zgaszonym silniku. Po prostu jak stanę gdzieś w lesie,
zgaszę silnik, żeby cały czas mi się lampy świeciły. Jak będę jechał w lesie, wywalę się, uduszę silnik, cały czas będą mi lampy świeciły. Pod tym względem tylko i wyłącznie wykorzystałem ten plus i minus. Ale czy zrobić na prąd zmienny, czy na prąd stały, lampy będą tak samo będą świecić, więc mi się wydaje, że szkoda nawet kombinować. W Lącinie w ten sam sposób możecie sobie zrobić ładowanie, nie? No. Czyli po prostu ten plus i minus do akumulatora. Najlepiej przez plus rozciąć, po prostu jakiś bezpiecznik wstawić przed tym, pomiędzy regulatorem a akumulatorem. Jakby czasami się zepsuł regulator i na przykład walnął wam tam ponad 20-30 V na akumulator, no to akumulator może wtedy wybuchnąć. No nie ukrywajmy. Dlatego najlepiej czasami jakiś bezpiecznik. Chociaż bez bezpiecznika też to będzie działać. Dobra, kończymy ten temat. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jak chcecie dokładnie widzieć, jak to tu kurde z tymi kabelkami wszystko, no to zapraszam do tego odcinka z Lącina. Ewentualnie dam jeszcze w opisie pod filmem link do tego odcinka, jak w Lącinie pokazywałem, jak zrobić instalację. Tylko że tam jest instalacja na prąd, na cewki zmasowane. A teraz wam pokazywałem, no właśnie, na cewki niezmasowane. Właśnie się to różni tylko i wyłącznie tym, że ten żółty kabel łączymy z białym w ten sposób, nam ogólnie tutaj z białym w ten sposób robimy takie coś i po prostu wykorzystujemy masę i jeden kabel, tak jakby ten z regulatora, te dwa się wtedy podpina pod silnik. No, no trzeba dolutować trochę więcej kabli, no, minusowych, no. No tyle, no. Robimy cewki wtedy zmasowane, o, tak można powiedzieć. Jak mamy cewki niezmasowane, ładujemy masę, no i mamy cewki wtedy zmasowane. Taki, no. Da się to na pewno zrobić jakoś inaczej. Są pewnie jakieś specjalne regulatory pod takie cewki, ale szkoda pieniędzy, szkoda zachodu. Lepiej sobie to zrobić na krótko, tak jak ja pokazałem. I macie światła. Jeśli czegoś nie wiecie, piszcie na dole w opisie pod filmem. Postaram się wam powiedzieć, schemat się chyba z milion razy na filmie pewnie pokazywał. Teraz pewnie jeszcze nawet widzicie schemat podłączenia. No jest to bardzo, naprawdę bardzo proste. Delikatnie się różni w porównaniu do instalacji na cewki zmasowane, którą widzicie teraz. Teraz nawet ewentualnie wam pokażę dwie instalacje. Cewki zmasowane, niezmasowane. Możecie sobie zapauzować i zobaczyć różnicę. No, no tyle. Tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Koniecznie łapeczka w górę. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, piszcie na dole w opisie pod filmem. Jeśli wam się udało zrobić instalację dzięki temu poradnikowi, możecie też napisać w opisie pod filmem. Ewentualnie inni użytkownicy, inni widzowie zobaczą, że jednak to działa, że da się, że no, że warto spróbować zrobić u siebie światła. Naprawdę nieduże koszta, no, regulator napięcia, trzeba wiedzieć, jak się ma cewki, czy w ogóle się ma cewkę wyjścia na te kable. Dwa żółte ewentualnie, albo żółty i biały, albo żółty i różowy, różnie tam są kolory, ale ja tutaj wam pokazuję głównie, jak to w Chińczykach zrobić. Mały dostęp w gangusie, żeby pokazać wam miernikiem, że jest ładowanie i tego typu sprawy. Musicie mi uwierzyć, że jest ładowanie na wolnych obrotach w granicach 14,7. Bez świateł, ze światłami w około 13 na wolnych obrotach. Potem jak się przygazuje, już jest tam 14 i coś. Więc no jest ok, no jest ok. Tyle, to ja się z wami żegnam. Do następnego, trzymajcie się, na razie, hej. Ja się zabieram za kolejnego sprzęta, pasuje go jak najszybciej rozebrać, naprawić i pojeździć, więc na razie, hej!